Sebastian Górny, witam. W studiu gościa pana Marcina Kurczynę, radnego klubu Gorzów Plus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy jak pan patrzy na to, co się dzieje na ulicy Sikorskiego, jest pan spokojny o to, że wszystko będzie zgodnie z planem? Doświadczenia mamy złe w Gorzowie, jeżeli chodzi o ostatnie duże inwestycje i to, co się dzisiaj dzieje na Sikorskiego, to na pewno nie jest to, co by nas w 100% zadowalało. Natomiast jeszcze bym pewnie nie zaczynał krzyczeć, że to już trzeba zmienić wykonawcę albo zacząć go mocno straszyć, bo jeszcze do tego etapu nie doszliśmy. Natomiast na pewno delikatna rozmowa dyscyplinująca już na tym etapie by się przydała. No sam prezydent mówi, że inwestycja wygląda na trochę nieogarniętą. Zastępca Agnieszka Surmacz mówi, że są pewne opóźnienia w harmonogramie. Są opóźnienia i o tym dobrze wiemy, bo też są sygnały od okolicznych mieszkańców, którzy mówią, że przez długi czas nie widzą pracowników, czy jakby te prace się nie ruszają. I oczywiście nie jest to związane z pracą archeologów, żebyśmy tak także wyjaśnili. Bo oczywiście, gdyby tam archeolodzy pracowali, to było co innego. Na pewno miasto to monitoruje bardzo dokładnie i widzi te opóźnienia, no bo jak sam pan cytuje, pan prezydent też o tym mówi, także ja jestem spokojny, że tym razem miasto będzie bardzo pilnie przyglądało się postępowi prac. No są pierwsze jakieś takie oznaki, że być może to przyspieszy, no bo są zapowiedzi wykonawcy o tym, że będą przychodzili do kolejnego etapu prac i będą kolejne zmiany w tym zakresie, więc myślę, że taka rozmowa już się odbyła i miejmy nadzieję, że z tej rozmowy będą pozytywne wnioski i faktycznie tempo ruszy, no bo jest to dość istotna inwestycja. To jest ulica, która ciągnie się przez centrum miasta. Tam mamy dużo firm, dużo przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy, którzy z uwagi na ten remont też ponoszą jakieś straty i też no, czekają, aby ten remont się zakończył. Także o tyle jestem spokojny, że miasto na pewno nad tym panuje, na pewno to nadzoruje, natomiast oczywiście, że należy tego pilnować i należy wykonawcę delikatnie już na tym etapie dyscyplinować, żeby te prace szły troszkę szybciej niż idą do tej pory. Tak, bo tym bardziej, że to jest powiązane z tym, co się dzieje na Walczaka, tam faktycznie praca idzie dosyć dobrze, no i także z tym, co na Kostrzyńskiej, gdzie także się zaczął remont. Pamiętam, te nowoczesne tramwaje muszą po czymś jeździć. No oczywiście, że Sikorskiego to jest jedna z głównych inwestycji w mieście dzisiaj, obok tych wylotówek, o których od kilku dobrych miesięcy rozmawiamy, ale akurat przy wylotówkach na tą chwilę nie mamy powodu do specjalnych zmartwień, bo w Myśliborska idzie dość dobrze. No Kostrzyńska też za chwilę będzie rozpoczynana praca, więc tutaj jakby tych zmartwień na dzisiaj jest troszkę mniej. Natomiast Sikorskiego to jest główna ulica miasta, która faktycznie docelowo ma być bardzo reprezentacyjna i ma być takim miejscem przyjaznym dla mieszkańców, dlatego tym bardziej należy no, wnikliwie przyglądać się temu, co się na Sikorskiego dzieje. Jest zmiana, bo tym razem prezydent jakby nie broni firmy, tak? Pamiętamy na Walczaka Warszawskiej bardzo długo bronił, twierdził, że wszystko jest dobrze. Także. No to znaczy, że wyciągamy wnioski z poprzednich inwestycji i mam nadzieję, że ta inwestycja na pewno nie będzie taką długą operą mydlaną, jak była to inwestycja Walczaka i Warszawskiej. A proszę powiedzieć, czy miasto powinno rozpocząć budowę no, inwestycji sportowych, na które od lat czekają kluby gorzowskie, kibice, czyli chodzi o halę sportową i o modernizację, czy może przebudowę stadionu lekkoatletycznego. Miały być rządowe pieniądze, no i są, tylko że magistrat, prezydent liczyli na zdecydowanie więcej. Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo czy ma miasto budować? No oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby ta budowa w końcu ruszyła, bo ją zapowiadaliśmy, o tym rozmawiamy od wielu, wielu lat. I w zasadzie byliśmy przekonani, że tym razem się uda. Pan Jacek Wójcicki, pan prezydent był u pana ministra sportu, rozmawiano bardzo długo na ten temat. Minister był w Gorzowie, obiecywał, że wszystko się uda. Gorzowskie inwestycje były bardzo wysoko na liście ocenianej przez ministerstwo i nagle no, olbrzymie zaskoczenie i myślę olbrzymie rozczarowanie, że te inwestycje w przypadku stadionu się nie udało dostać w zasadzie na dzisiaj nic. W przypadku hali sportowej no, dostaliśmy połowę tego, na co liczyliśmy. No, hala planowana na 60 ponad milionów złotych, no, z dofinansowaniem 15 milionów, w przypadku kiedy miasto ma zapisane tylko 30, no to jest duży kłopot, bo 15 milionów powiedzmy, że te 60 milionów to także szacunek no, sprzed tam kilkunastu miesięcy. Tak, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz w przetargach, to będzie dużo więcej. Znaczy, myślę, że do tego trzeba podejść bardzo spokojnie. Tak? Po pierwsze, zastanowić się, czy w ogóle jest jakakolwiek jeszcze możliwość, żeby te środki większe pozyskać. Przewodniczący Rady Miasta twierdzi, że jak najbardziej, że w przyszłym roku znajdą się kolejne 15 milionów. To mnie trochę martwi, bo koledzy z PiS-u, między innymi pan przewodniczący Rady Miasta, pan Sebastian Pieńkowski, chyba dwa miesiące temu zrobili olbrzymią publikację na temat tego, jakie środki do Gorzowa płyną, dzięki temu, że radni z PiS-u
biznesu tak dobrze pracują. Natomiast no, dzisiaj chyba ciężko im jest wytłumaczyć tą sytuację, bo faktycznie środki, które już sobie zapisywaliśmy na koncie w budżecie miasta, nagle przepadły, nie wiadomo z jakiego powodu. Więc tutaj akurat w te obietnice kolegów z PiS-u już dzisiaj tak mocno wierzyć nie możemy. Na pewno trzeba zrobić dokładny kosztorys inwestorski na dzisiaj, czyli trzeba sprawdzić, jaka będzie cena, gdybyśmy przystępowali do przetargu. Trzeba to wszystko uaktualnić i zastanowić się nad ewentualnymi przesunięciami, czy miasto po prostu stać na to, żeby samemu to budować, bo budowa hali no w perspektywie najbliższych lat jest koniecznością, bo to jest coś, co się ciągnie chyba już trzecią kadencję. No tak, tylko że miasto by musiało znaleźć, no tak licząc spokojnie, około 20-25 dodatkowych milionów złotych, tak? Pewnie tak, więc oczywistym jest, że gdzieś tam są pewne oszczędności, gdzie są przesunięcia, miasto gdzieś ma te środki, które są gdzieś tam wolne, tak? Natomiast to zawsze jest dylemat, czy dokładamy do budowy hali, czy dokładamy do przebudowy dróg, które też są dużo droższe niż te, które były do tej pory, bo dzisiaj mamy wykonawcę na drogę krajową 22 na poziomie 73 milionów przy 60 milionach, które ma miasto przeznaczone na ten cel. To już nie jest 108 milionów jak w poprzednim przetargu. Lepiej. Jest dużo lepiej, natomiast no dalej powstaje pytanie, czy dokładamy z kolei znowu 13 milionów do przebudowy drogi, która prowadzi na Gdańsk, tak? Czy dokładamy miliony do budowy hali. Więc to są takie dylematy, które na pewno pan prezydent z panią Skarbnik i z panią wiceprezydent odpowiedzialną za sprawy inwestycyjne w mieście mają i na pewno nad tym debatują, nad tym się zastanawiają. W jednym, w drugim przypadku mamy środki jakieś tam zewnętrzne, które są wsparciem dla miasta, ale o ile w przypadku hali te środki no, gdzieś możemy wykorzystywać w trochę dłuższej perspektywie, o tyle w przypadku dróg w większości przypadków ta perspektywa jest dużo krótsza, więc no, to są takie racjonalne wybory, których niestety pan prezydent ze swoim zespołem musi dokonać. No tak, bo te 15... I pytanie, czy budować halę? Oczywiście, że budować, tak? Tylko no, wszystko trzeba robić z głową. No, nie możemy powtórzyć drugiej inwestycji w Filharmonię, gdzie wbudowaliśmy sobie największą, najdroższą Filharmonię w całej Polsce z bardzo małym dofinansowaniem, które nam się odbijała czkawką przez kolejne lata i kolejne budżety. Także no, to są sytuacje, gdzie trzeba do tego wszystkiego podejść bardzo ostrożnie. Tak, bo te 15 milionów, o których mówimy, jest rozpisane na 3 lata. W 2019 milion i potem po 7 kolejnych milionów, tak jest. Po 7 milionów złotych. Natomiast ze stadionem to jest jeszcze większe rozczarowanie, bo na dzisiaj chyba no, szanse bardzo maleją na budowę tego stadionu, ale przebudowę. To znowu się jakby powołam z pamięci, co prawda z głowy zacytuję wicewojewodę lubuskiego, który zachęca prezydenta do budowy. Jak twierdzi wicewojewoda, miasto i tak musi mieć wkład własny około 50%, więc jakby tym wkładem własnym rozpocząć budowę, a wojewoda mówi, że pieniądze z pewnością się znajdą w ministerstwie na dokończenie. Tak, tylko to są problemy techniczne, bo miasto ma zagwarantowane w budżecie chyba około 4 z dużym okładem, jeżeli chodzi o modernizację stadionu lekkoatletycznego. Faktycznie zapowiedzi były szumne, bo przecież mamy porozumienie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Na stadionie chyba w przyszłym roku już miało być Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce planowane. Natomiast no, pytanie jest jak gorzowskiego startu, którzy także tak mieli być jakby atutem. Pytanie, jak rozpisujemy przetarg na modernizację tego stadionu? Czy rozpisujemy na pełną pulę w takim razie i liczymy na to, że słowa pana wicewojewody się spełnią i faktycznie dofinansowanie dostaniemy? Czy zaczynamy robić jakieś przetargi szczątkowe? Tak? Bo generalnie, niech pan pamięta też, że rozpisywanie przetargu na zamówienie, którego nie mamy w budżecie na dzisiaj przyjętego i zapisanego, to jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie możemy planować i zawierać umów na wydatki, co do których nie mamy pokrycia w budżecie, więc to też nie jest takie proste. Więc to jest też kwestia no, podjęcia dość ryzykownej decyzji i ewentualnie w przypadku, gdyby się okazało, że tego dofinansowania jednak w trakcie prac nie będzie, no to szukania środków we własnym budżecie, których niestety, jak rozmawialiśmy, jest dość mało. To jeszcze o jednej inwestycji porozmawiamy, także o dawno już zapowiadanej Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Miasto rozpisało przetarg, więc można powiedzieć, że inwestycja powoli rusza. Patrząc na to, jak te przetargi w tym wychodzą, myśli pan, że uda się za pierwszym razem wyłonić wykonawcę? No bo to także czas płynie, tak? Te pieniądze nie są, jakby powiedzieć, Gorzów nie może nimi dysponować w nieskończoność. No tak, no tutaj mamy pewne porozumienie z panią marszałek co do terminu wykonania tych prac. Natomiast na pytanie, czy się uda, no to jest pytanie znowu bardzo trudne w dzisiejszych realiach, bo oczywiście też jestem pełen obaw, biorąc pod uwagę kwotę, jaką mamy zagwarantowaną na wykonanie właśnie, tych prac. Właśnie, czy ta kwota w przetargu nie będzie dwa razy większa? Czy te 70 milionów wystarczy? Po drugie, no, trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest jednak praca prosta, tak? To nie jest wykonanie drogi, której technologia jest w miarę oczywista.
to jest przebudowa budynków, to jest budowa nowych obiektów, jakby ogarnięcie całego tego obszaru. No i oczywiście, że tu mam duże obawy, jaki będzie wynik tego przetargu i myślę, że władze miasta też takie obawy mają. No, mamy tutaj inżyniera kontraktu wybranego, tak, firmę, która się też tym będzie zajmowała. Na pewno miasto liczy na to, że inżynier kontraktu też się włączy w tą całą procedurę przetargową i być może uda się tutaj jakichś wykonawców namówić do tego, żeby wystartowali, żeby te oferty były przynajmniej zbliżone i rozsądne, jeżeli chodzi o środki finansowe. No bo faktycznie czasu nie ma, jeżeli prognozujemy, że to jest około 1,5 roku na te prace, żebyśmy faktycznie doszli do stanu pod klucz i żebyśmy mogli zadzwonić dzwonkiem na rok szkolny 2020, no to jest ostatnia chwila i na pewno kolejny przetarg, pierwszy, drugi, trzeci, który by się nie udał, no bardzo nas oddali od tego celu. No, także miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Na koniec jeszcze zmieniamy temat, czy w Gorzowie powinien być miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro. Bo taki projekt uchwały składają radni Platformy Obywatelskiej. Bo projekt, jakby założenia projektu zostały opracowane zresztą także na wniosek pana klubu. No, na to pytanie odpowiedź jest oczywista. Tak, powinien być taki projekt i o tym rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Miasto przygotowywało taki projekt leczniczy. Natomiast pytanie jest o projekt uchwały, który przygotowała Platforma, bo nie do końca wiem, jak on wygląda, bo jeszcze go nie widziałem. Natomiast Główne założenie przez 3 lata po 470 tysięcy złotych miasto miałoby na ten cel wydawać. Z tymi projektami dzisiaj jest trochę problem, dlatego że niewątpliwie idą wybory. I mam dziwne wrażenie, że coraz więcej pojawia się projektów z różnych stron, które nie tyle mają na cel przygotowanie czegoś, co będzie faktycznie służyło mieszkańcom i będzie rzetelne, tylko to są takie trochę przedwyborcze hasła, które gdzieś dobrze brzmią i dzięki temu próbuje się zbijać kapitał polityczny. A sama procedura związana z przygotowaniem programu leczenia niepłodności od zeszłego roku jest dość skomplikowana i musi być to poważny dokument, który do tego poważnie podejdzie, bo przypomnijmy, że dzisiaj to jest tak, że nie wystarczy podjąć uchwałę, tylko trzeba przygotować dokument, który przejdzie przez akceptację agencji rządowej, jaką jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i dopiero pozytywna ocena z tej agencji powoduje, że konkretny samorząd może tego typu program leczniczy wreszcie przyjąć. Platformy mówią, że to jest już jakby pozytywna informacja. Tutaj potrzebujemy wiedzy, tak? bo ja sobie nie wyobrażam takiego projektu, który będzie kompletnie oderwany od współpracy z prezydentem i urzędnikami miejskimi. To jest za poważna sprawa i za poważny program, żeby można było to zrobić na zasadzie, a mamy dzisiaj pomysł, idą wybory, więc rzućmy coś, nad czym wszyscy zagłosują, pewnie będzie fajnie. Wolałbym, żeby tego typu tematy były rozpatrywane w trakcie kadencji, kiedy jeszcze tej gorączki wyborczej nie ma. Ale oczywiście nie przekreślam projektu Platformy Obywatelskiej dzisiaj, bo jak mówię, nie widziałem tego projektu uchwały. To jest też zawsze kwestia dyskutowania nad finansami. Natomiast zdecydowanie taki projekt należy przyjąć i tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli uda się dość rozsądnie i spokojnie nad takim projektem popracować i jeszcze wprowadzić go w tej kadencji, to jestem oczywiście za tym i pod takim projektem podpisuję się obiema rękami. Tak jak mówili radni Platformy, być może na sierpniowej sesji udałoby się o tym rozmawiać. Myślę, że sierpniowa sesja to nie jest dobry moment, bo to jest taka sesja jednak w sierpniu, kiedy to jest jeszcze okres wakacyjny i nie wiem, czy będzie czas na popracować. Z drugiej strony nad tym. Przed tym najgorętszym okresem przedwyborczym. Okres przedwyborczy mam wrażenie już nastąpił i to, co się dużo z tego, co się dzieje w mieście, jak patrzę na liczbę konferencji prasowej, choćby wszyscy wrócą z wakacji, wypoczęci, zrelaksowani, to będzie. Natomiast pamiętajmy, że generalnie radni pracują przede wszystkim na komisjach, tak? I jeżeli mamy robić cokolwiek, co będzie rozsądne i co będzie prowadziło do tego, że to faktycznie ułatwi życie mieszkańcom, to musi być dobrze przygotowane, a musi być dobrze przygotowane na komisjach, które w okresie wakacyjnym, no mówmy się, aż tak dobrze nie działają, bo część radnych nie ma, jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. Wolałbym, żeby to jeszcze przedwyborczo, jeżeli ma być przygotowane, zrobić na sesji jednak wrześniowej, tak żebyśmy do tego podeszli poważnie i żeby to był dokument, który faktycznie posłuży nam na najbliższych parę lat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję tylko, że gościłem pana Marcina Kurczynę, radnego klub Gorzów Plus.